Reprezentacja polskich siatkarzy wyruszyła w poniedziałek do Japonii, gdzie w Pucharze Świata będzie walczyć o kwalifikację olimpijską. Tuż przed wyjazdem siatkarze rozegrali w arenie Legionowo dwa mecze sparingowe z reprezentacją Czech. Piątkowo-sobotni dwumecz przyciągnął na trybuny komplet widzów, a bilety były wyprzedane na kilka dni przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Legionowscy kibice mogli po raz pierwszy zobaczyć na żywo największe gwiazdy męskiej reprezentacji siatkarzy. Na trybunach panowała wspaniała atmosfera, a zaśpiewany a cappella hymn zrobił niesamowite wrażenie. Nie dla wszystkich siatkarzy była to pierwsza wizyta w Legionowie. Halę w Legionowie już znam, bo miałem okazję występować tutaj podczas Pucharu Polski ubiegłorocznej edycji. Dlatego fajnie było tu wrócić, bo hala jest na pewno bardzo ładna. Kibice dopisali i cieszę się, że 11 listopada mogliśmy spędzić ten dzień w takiej fajnej siatkarskiej atmosferze w biało-czerwonych barwach. Dla mnie bardzo pozytywne wrażenia, bo jestem tu drugi raz wygrałem i także to na pewno przynosi miłe wspomnienia, także jak najbardziej fajnie. Doping w Święto Niepodległości uskrzydlił Polaków na tyle, że w przekonującym stylu pokonali Czechów 3-0. Nic dziwnego, że siatkarze byli zadowoleni ze swojej gry w pierwszym spotkaniu. My nie musimy się koncentrować na tym, jak będzie grał przeciwnik, tylko musimy myśleć o naszej grze, żeby była jak najlepsza. Także będziemy na pewno starać się my zagrać jak najlepiej i wygrać spotkanie tak jak dziś. Zbigniew Bartman zwracał uwagę przede wszystkim na siłę drużyny jako całości. Zagraliśmy przede wszystkim zespołowo, bo w ważnych momentach nie popełnialiśmy błędów, dawaliśmy piłkę przeciwnikowi i graliśmy świetnie blokiem bądź obroną, dlatego na pewno jest to bardzo istotne i cieszę się, że między sobą mamy takie zaufanie, że nie zawsze musimy grać na maksa, a koledzy wtedy nam pomogą. Niestety w drugim meczu Polacy zagrali słabiej i przegrali z Czechami 2-3. Miejmy nadzieję, że występy w Japonii będą znacznie lepsze i nasi reprezentanci wywalczą tam awans na igrzyska w Londynie. A będzie to bardzo trudne zadanie, bo na tym turnieju zagra światowa czołówka.